Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, a za mną jest dzisiaj gościnnie Światek 6. I to jest już 8 odcinek mojej serii z trybu Sync Player. Zagrajmy w Twierdzę Krzyżowiec. Dzisiaj nowe misje, nowe przygody. I co, Światek, wybieramy? Którą misję? Nie wiem, którą tam... Która ci pasuje? Dobra, to może to, co? Jak tam ocerzy? Dobra, trochę mamy kasy, więc... Okej, lecimy. I teraz zobacz, o co w tym wszystkim chodzi. No właśnie, podstawy. Najpierw podstawy. Tak, najpierw podstawy. Dobra. Kurde, gdzie mamy tutaj drewno? Uuu, nasrało tym drewnem. Ej, no gdzie ja ten gościu mi tutaj daje? No ja nie wiem. Co? O, proszę cię, mamy już jednego sada, mam dwa sady. I zniszczymy mu to. I dobra. Się odbiło, o kurde, sorry. Dobra, trzeba już wybudować kilka domków. No gadaj coś, a nie tak jakoś. No dawaj, gadaj na razie, ty ja mam go. Rozbudowę wywołujesz. Tak jest. Tylko czekaj, bo będę musiał gówniarzowi jednemu tutaj Ryszardowi całemu zakichanemu. O, rozdupcyć. No super, dobra, wywracajcie. Oczywiście jeszcze nie wybudowałem spichlerza, tak? No to dobra, już tutaj następuje się to. Dobra, tu jest nasz kurde, kiedyś były sojusznik, teraz jak widać nasz wróg. No trochę masz tego wojska. To? No. To jest Sky z wodą, że jak podpalę jakiś budynek, to takie ciule, widzisz, tutaj z wiaderkami będą tego i... Dużo im dadzą te wiaderka. Nie, na serio. Dobra, tego jeszcze mi tutaj zniszczcie. To chyba też nie mój, nie? Nie. Twój był. Znaczy nie, to jest, widzisz, chorągiew jest pomarańczowa, więc to jest Ryszarda. Ja tutaj chcę mieć sam swoje ten, wiesz, jedyna taka oaza, nie? Dlatego on tutaj... Dokąd tym razem, okej. Czekaj. A propos. Co oni robią? O, już idą? O, bestie. Dobra, to ja muszę wybudować tutaj obóz najemników. Zaraz zobaczysz, o co z tym wszystkim chodzi. Tutaj walniemy troszkę muru obronnego, gdzieś powiedzmy tutaj wydamy kilka. Tutaj jest jakieś zejście? Nie. Nie, czekaj, czego on będzie tu chronił? Jakoś tak chodzi na zwiady chyba, nie? Może. Nie wiem, mniejsza o to. Dobra, tak opierdykniemy, kurde. Tutaj wieżyczka i tutaj wieżyczka. Stać nas. Dobra, gdzieś tak, o. A, super, nie ma tutaj muru, okej. Dobra. Jesteśmy atakowani. Gdzie? O, nie wierzę, już? Nie. Czekajcie, i patrz teraz, Światek, co się dzieje, czekaj. Tylko dam tutaj wszędzie koksowniki. O kurde, ty no... Kuźwa. Ty, tylko te ciule mi tutaj rozwalają moich kmieć, no ale dobra. Ile... Ja to zawsze daję po 4 łuczników, nie? Więc tutaj mamy 6 do 24 plus 8. Ty jesteś dobry z matematyki. 32. Bestia. Dobra. Nabrało się czterech, okej, okay. Postawa obronna. Nabrało się czterech, patrzcie, masz, rozumiesz ten, że tak powiem, wylicznik w ręku. Dobra. Tutaj proszę, ja was zapraszam. Wow, tutaj chyba się jeden nie zmieści, co? O, ja pierdzielę. Co już tego? Hehe, frajerzy. Dobra. Każdy się tu zmieści? Chyba tak. Powinien. Patrz. Musi. Musi. Czekaj. Dobra. Dajcie mi tu jeszcze jednego. Ja tu zawsze, chłopie, jak chcę defensywę ustawić, nie? To zawsze właśnie z najemników to robię. Dobra. Patrz jak strzelają, już niby na mnie idą, nie? Ale zanim tu dojdą, to mam nadzieję, że trochę im tu poprzesz. Zobacz co się dzieje, zobacz. Dobra, jeszcze z czterech trzeba. Okej. Tutaj można sotki zniszczyć, żeby mi tu wróg nie wszedł, rozumiesz, nie wybił tych ludzi. Dobra, zdążą chyba tak. Przepasaj się na swoje żelazo. Wkrótce zostaniesz poddany próbie. Dobra. Jest już 4, no jest okej. Dobra, zdążą kurde czy nie zdążą, bo tutaj... Czekaj, wszystkie siły na tego trzeba. O, wróci, patrz, zwątpił. Rajer.
Wystraszył się. Dobra, teraz tak o, sprzedajemy, proszę ja ciebie, panie Dziejku, smołę, bo ja smoły w ogóle nie będę używał na dobrą sprawę. Jak widzisz, mamy tu bardzo mało miejsca na w ogóle cokolwiek, żeby tutaj wybudować, nie? Więc walnę tutaj warsztat inżynierów, walniemy tutaj, ja wiem, nie wiem, z 16, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, i potem sobie katapulty ten elegancko pobuduje. Popatrz, już na mnie chyba idziesz, coś, nie wiem, co on robi tutaj. Plac manewrowy. Tak. No i dobra. Dają radę, dają radę. Nie wiem, kurczę, czy on już, chłopie, to na mnie może uderza, ja pierdzielę. Czekaj. Żeby nie było, walniemy sobie tutaj jeszcze tą wieżyczkę. O! I obsadzimy, chłopie, tutaj tyle wojska, że normalnie czacha mała. Tylko oczywiście trzeba wszędzie koksowniki, bo wiesz, koksowniki więcej obrażeń zadają. Więc elegancko trzeba wszędzie porozstawiać, naklikamy się, a jak? Stoper włączyłeś? Miałeś włączać. No dobra. Którym? No już nieważne, to już nieważne, cóż, lecimy na żywioł. Jak to chcesz. Dobra, wchodźmy tutaj. Bez kitu, atakuje mnie już gościu. Dobry jest. Jeszcze więcej tutaj damy. Oj, rekrutów nie ma. Oj, oj, oj. Dobra, patrz co się dzieje. Normalnie ten ekran nie obejmuje tych wszystkich, wiesz, tutaj widzisz. No ale wiesz. O, idą, idą. No ale zanim to, mam nadzieję, że wiesz. Jak ta jeszcze się porozstrzela, trzeba zburzyć. Proszę, ja was. Więcej mogłem. Kurde. Sorry. Mogłem tutaj dać. A już nie mam kamieniołoma. Haha, gul. Dobra, mniejsza. Mam nadzieję, że już tutaj ich powybija. No powinien. Czekaj, niech tutaj jeszcze to ruszą. Zobacz. Okej, okay. Dobra, to my zaczynamy. Na dobrą sprawę, posprzedaję troszkę tego chmielu i trochę tego browaru. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Teraz tak, o, spierdzieliłem sprawę i to na maksa, bo nie mam kamienia, muszę sobie dokupić, a za co bym sobie... Co jest? A chcę sobie przecież o. Tutaj damy koszary. Patrz. Zobacz, jakim znika żytko. Ładnie, nie? Tam. Leży. O, to co jest. Dobra, jesteśmy, że tak powiem. Defensywę mamy. Tak, do beskitu. Dobra, defensywę mamy, czyli nie pozostaje nam nic innego, tylko już zacząć produkować jakiegoś tam rodzaju bronie. Powiedzmy, że damy tutaj, rozumiesz, zbrojownię i. I teraz pytanie właśnie. Nasuwa się bardzo ważne pytanie, czy tutaj jest gdzieś. O kurde. No ty w tych ładuj, mistrzu. Tych ładuj i ten. Dawaj. To ja coś widzę, że średnio to. No dobra, mam nadzieję, że przynajmniej nie dojdą, no bez kitu, co to? To ma znaczyć w ogóle, żeby doszli, nie. Gorzej jak trochę nam, nie wiesz, więcej wojska nasze, to już będzie lipa. Trochę, ale nie dojdą. Chyba. Pani. Nie, tu poni. A tam jednego zabili ci. No, ale tego zabicie, tego. O, właśnie. O, to. Nie, dobra, da radę. No, sadownika, proszę ciebie. Dobra, to my zaczynamy już coś, rozumiesz. O, tutaj warsztat mieczniczy i tutaj warsztat damy płatnerza. Płatnerze są, chyba wiesz już, że od zbroi, a miecznicy są od broni. Kto tam śpi? Coś tam było. Gdzie? No u niego. Coś tam waleśnik. Co ci śpi? Co ty? To tam zzzzzzzzzzzzzzzz było. Aha. Czyli, a gdzie? No tutaj, w tych takich zielonych. Aha, tutaj. No po prostu nie ma tu niego pracować. Czy zawiesił produkcję po prostu, bo nie, mu jest niepotrzebne, czy coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. O, to chodź. Dobra, wiesz co? Ja tutaj... O, nakupuję. Nakupuję, proszę ja ciebie. I damy tutaj jeszcze jedną wieżę. Dla... Koksowniki. Tak, koksowniki, bo normalnie za daleko, proszę ja ciebie, teraz podeszło to wojsko tego Ryszarda, a nie chcę tego dopuścić, więc następnym razem, więc jeszcze trochę, wiesz, obstawię tymi
najemnikami. Dobra. Potrzeba nam zobacz, ile już mam mało kasy nawet na dobrą sprawę, nie? Trochę. Trochę, damy radę. Ile to? Dobra, następne proszę ja ciebie domki i trzeba elegancko. Nie można tutaj tego zbudować. No. Ale szybko te miesiące mijają. No, też zauważyłeś? Dobra. Okej, okay, no to teraz już mamy defensywę na 100%. I tak o, posprzedajemy troszkę drewna i nakupujemy za to. Albo nie, sprzedamy jeszcze troszkę. Nie masz wystarczającej ilości towaru. No wiem. I teraz jest pytanie, panie Dziejku, co będzie naszym źródłem dochodu tak na dobrą sprawę, bo ani tutaj nie ma żadnego marmuru. Czyli... No to brązowe, to znaczy te kamienie, to co? No to nic, no takie zwykłe mapowane, że tak powiem, elementy. On tutaj ma troszkę marmuru, ale nie podejdę aż tak blisko jego. Dobra, trzeba coś robić, żeby coś się działo w tym odcinku, to może... Nie wiem, po co w ogóle chłopie jest kopalnia żelaza kamienią, w ogóle, wiesz, odkrywka, odkrywarka smołu, jak tu w ogóle normalnie nic nie dzieje się i w ogóle. Nie ma po prostu, wiesz... Ty, no co, co oni tutaj celują? Czekajcie, że... Oj, kurde. Zasięgacie tutaj? Ty, z kitu. Będą normalnie strzelać od razu tutaj chyba do Lorda. Jeśli będą trafiać, co wątpię. No ale dobra, mniejsza o to. Jak tam u nas produkcja, no? Tych wszystkich broni. Stać nas na 6 tych, na 6 rycerzy. Dobra, dobra, dobra. O, szybko strasznie robią, no dobra. To może... Inna sprawa, że jak zabraknie żelaza, to będzie trochę lipa, bo trzeba będzie dokupować. Ale możemy walnąć... O, dzieciaku! No paszet, no! Menda jedna. Aha, no bo... Damy... Gdzie tu miejsce jest jakieś? Tu, tutaj po... O, postawiłem. Zat. Dobra. Teraz będzie szybciej, szybsza będzie produkcja broni. Czaj, zobaczymy ile on ma kasy. On ma bardzo mało kasy i bardzo mało zbroi. Trafiają coś. Walka się kończy jak pokonasz wszystkich, czy i jak dowódca? Zabijesz Lorda. No, jak dowódca. Czyli mówiąc właśnie, o tutaj, widzisz? Tutaj taki łeb, widać tutaj taką szatę, tak jest strasznie schowany między tymi, ale patrz, jest nawet zmuszony zniszczyć wszystkie budynki, bo normalnie tak tutaj podeszłem blisko, wybudowałem te... Wiesz, no blisko tak... nie podeszłeś, po prostu masz dużo łuczników. No tak, i po prostu mają duży zasięg, bo są na wysokich wieżach, a co za tym idzie, zabijam takich farmerów w ogóle i nie ma skąd brać żywność, patrz, no co, on ma tylko jedną tą, jedną hodowlę bydła, nic więcej, na dobrą sprawę. Dobra, czekaj, może ja zacznę już ten... budować katapulty. Dobra. Trzeba. Buduje sprzęt oblężniczy. Co mamy? Nie, na serio, niektóre takie odzywki są fajne, nie? Tak, buduje sprzęt oblężniczy i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Reklamuj Skyrima. Reklamować, reklamowałem już w tym. LSIE. LSIE. A weź, kurde, się tak normalnie zdenerwowałem po tym flat outcie, że tego. Bez kitu. Że normalnie, no nie wiem, czepię człowieka. Ale jak można usunąć serwery? Nie wiem. Tak samo jakbyś miał, nie wiem, Minecrafta i nagle by wszystkie serwery padły. No coś w tym. Wszystkie hostownie. Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam broni. O kurde, czekaj. Tak o, trzeba już podatki się bawić trochę, wiesz? Tutaj tam niskie podatki, ale też trzeba im dać trochę więcej jedzenia. Karietka jakaś. Ponad frajer już mnie nie atakuje. I wiesz jak zajdę gościa? Rozwalę mu... rozwalę tutaj ten mur, nie? Tutaj o, ten kawałeczek. Ja po prostu tędy elegancko. A nie możesz tych podstawowych skał zniszczyć, tych brązowych? Nie można. Dlatego widzisz, to jest takie utrudnienie, że tutaj masz na mapce, idziesz takim slalomem jakby. Jego wojska też do mnie szły. Dlatego tutaj przez tą całą drogę, co na tym poziomie szły, no to moje wojsko mogło go atakować i to dosyć sporo. Ile mam tych mieczników? 15. No. Średnio, jeśli chodzi o ilość, ale myślę, że z 50 to jest taka, wiesz, patrz, już nie mamy żelaza i już czekają, nie? Myślę, że 50 tych mieczników powinno w zupełności wystarczyć, żeby pokonać tego
gościa, bo jak widać sam on nie ma zbytnio wojska na dobrą sprawę. No ile? Czekaj. 25. Ty ile to? Podszedłbym tym i... Dobra, katapulty mam wybudowane. Ty też możesz trochę tutaj podjechać. Ile mamy? 8 katapult. No okej. Okay. To ładnie dziada zbombarduje. Co ty robisz? Musimy tutaj... Gitarrę. Gitarrę. A propos, Światek jest u mnie dlatego, bo ja go uczyłem trochę grać na gitarze, no ale także wiecie, wy się szykujcie, za 2 lata to będzie, będzie pokaz. No co jest, kurde, już tak szybko, już nie ma tego? Patrz, to ja posprzedaję trochę jedzenia, bo ja mam normalnie jedzenia w piździat. 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 Nie masz wystarczającej ilości. Dobre. No, ale zauważ, że normalnie takie jednostki strasznie, po pierwsze trzeba, drogie są, jeśli chodzi, żeby w ogóle wyprodukować dla nich bronię, po drugie 40 za jednego gościa, więc to nie jest tak mało, na dobrą sprawę. Ale za dużo to tego tutaj nie ma, on. Tak jakby tutaj, tędy też by chyba przeszli, nie? Czy tutaj po prostu jest taki bóg? Nie, no idzie błazen, no to tędy też mogę jakoś przejść chyba, nie? No. Czyli nie będę musiał mu rozwalać, no ale tak dla PiS-u rozwalę, bo chcę ci pokazać, jak te katapulty działają. Patrz tutaj, jak rozwalają tych pikinierów. Dobra. Żywności mamy na poddostatek. Więc... Nie no, chyba zaraz dziada zaatakuje, z 30 zrobię i... Dobra. O, patrz. Dopiero co był wrzesień, a już kwiecień. No ale nie wiadomo który rok, nie wiem, zwróciłeś uwagę na które? 2 lata. 2 lata. Był 50, wrzesień 51. No to niecałe półtorej rok. No, ale spoko. Dobra. Kupimy jeszcze trochę żelaza im. No trochę to trwa. Chłopie, tego. Nie wiem, czy oglądałeś, ale jak ja właśnie byłem z Królem Ryszardem kontra dwóch kalifów, normalnie misja około 2 godziny przychodziłem, bo to na 4 części, bo nie było. Było podzielone, ale na dobrą sprawę to wygrałem, ale tam ja chyba, nie wiem, straciłem ze 200 takich mieczników, nie? Ja je człowieku nazywam zakute łby. No, tak nazywam tego, widzisz. Dobra. Trochę trzeba posprzedawać drewienka, bo mamy poddostatek, że tak powiem. Nie stać nas. No ja pierdzielę, co za bida. Żal. Ale za to mamy... Widzisz, dlatego mu ten... A co to ten pokazuje na dole? Ten obrazek taki. Gdzie? To ono. To? No to nie wiem, no nacisnąłem na targowisko i tak każdy ma swoją miniaturkę, patrz, tutaj nacisnę, też ma płatność, rozumiesz? Tutaj nie wiem, no tutaj akurat nic, ale... Czekaj. Koszary też nic, o tutaj ten kuźnierz, wszystko wiesz, wszystko ma swoją... Rozumiem. Wszystko ma swoją animację, że tak powiem, nie? Dobra. O, na styk, kurde, na styk. Dobra, wiesz co, ja może tutaj już podjadę katapultami, bo katapulty do najszybszych machin oblężniczych nie należą. Więc już troszkę podjadę bliżej. Ile dziad ma wojska? 26. No dobra, no. Ale patrz, oni właśnie tutaj stoją, więc trochę obrywają mnie na krawędzi, bo widzisz, strzały trochę... Niektóre wpadą, niektóre tak po tych, że tak powiem, widzisz, tutaj spadają po tych murach, nie? No. Tego tam wszystko. No ale jedna na 50 wejdzie, nie? Patrz, dzieci. Bawi się. Alf. Dobra. Jaki uśmiech. Jaki uśmiech, no. A tutaj... Dzień dobry, nasza wysoka. Edward. Dzień dobry, nasza wysoka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, posprzedajemy troszkę chlebka. Mamy za dużo tego. Wiecie co? Kupimy jeszcze troszkę... Albo nie, tak o. Posprzedajemy całe drewno, bo drewno nam jest do niczego, nie jest potrzebne na dobrą sprawę. Posprzedajemy troszkę jabłek i kupimy za to miecze, ale znaczy się nas nie będzie, kurde, jak zawsze. Nie będzie nas stać, ale jeszcze, prawie bardzo. O! Na styk, synek. Dobra. Teraz inna sprawa, mamy tego, ale nie mamy z czego to wyrekrutować, bo nie mamy kasy. No. Nie możesz się jabłek posprzedawać? No nie, no nie chcę wszystkiego posprzedać, bo zaraz ludzie, wiesz, będą głodować i będą ode mnie odchodzić. Niby teoretycznie koniec misji teoretycznie jest, ale podjadę tutaj, rozwalę mu sobie tutaj tą wieżę.
Nie będą tutaj iść naokoło, żeby tutaj zaś, po prostu od razu od wieży pocisną i wiesz. I działa. Dobra. Dawaj, dajże mi tu jeszcze kasę, bo chcę to sobie wyrekrutować tych gości i już lecę. Ciema była na oknie. Co było? Ciema. Ciema? Spok. No dawać kasę, dawać kasę, dawać kasę. Dawać kasę, daj mi kasę. Dobra, jeszcze recruitation jednego, bo tylko nas na tyle stać. Ile już mamy, proszę ja ciebie? 31. No to dobra, jeszcze tylko to co tego i lecę. Ja no już zabiło, widzisz? Już nie ma tych gości, co mieli czerwone paski. Już ich nie ma, już zabito. Opa. A teraz katapulty podejdą i... Co chłop? Nie no, ja nie będę się bawił aż tak wysoko tutaj podjąć tutaj katapultami, nie? Ja już tutaj stanę katapultami. No to dawaj teraz. No to czekaj, no jeszcze nie mam kasy, chcę jeszcze wyrekrutować tych trzech jeszcze. Znaczy tych dwóch, o, jeszcze jednego. Dobra, dobra, dawaj, dawaj mi tutaj. No, come on. Dobra, sprzedaję już jabłka. Dobra. No jest, mogę dalej. Dobra, teraz tak o. Katapulty 8, podjechać mi tutaj proszę. Was wyślę gdzieś też tutaj już powolutku. Teraz pytanie, jaki będą miały zasięg katapulty? Patrz, akurat kurde. Zobacz. Oho, ty. Ja pierdzielę. Sami swoich. Sami swoich. Ja. Poszło po tym. Rikoszetem. Rikoszetem, dokładnie. Patrz. Nie iszczą już. Nie iszczą, no ale rikoszetem 4. Ja pierdziele. Spoko. Trzy tylko ci zostały. 4. 4? 4. Aha, no. Dobra, wy już tu możecie wchodzić. Tutaj powolutku. Dobra, dostają jako tako. No ale to mnie zaskoczyło. Ty widziałeś to, nie? Przygotować katapulty. Hu! Poszło. A nie możesz na tego, na tą główną wieżyczkę tam w środku? Mogę, no ale po co? No murem jakoś wejdę. Murem wejdę już jednak. Dawaj katapulty, będę szybciej. Dobra. W to muszą trafić już chyba, nie? No powiem. O! No niekoniecznie. No ale rozwalają. No powolutku, no akurat, no zanim dojdą to powinno być. Pierdziele. Tutaj walić. Poszło! O, mają kurde skuteczność, że ja pierdzielę. O, ładnie teraz, ładnie. O, popatrz. Już rujnuje, już nie ma u niego, już sam burzy się, nie? No. Już tak wiesz, nic nie tego, to już się sam burzy, gościu. Dawaj, dawaj, trafcie jeszcze raz. O, ładnie. No to już chyba powinni wejść, nie? Czy jeszcze nie? No, jeszcze tak średnio. Czy średnio mówisz? Nie, no wejdą już. A nie, bo tędy naokoło, dobra, dobra, ale no. Już można szykować, żeby weszli. Postawa agresywna. Jak najbardziej. Na co wy czekacie? Kamienia nie ma. Kurwa, ja też nie mam. No dobra. Mniejsza o to. Dobra, wejdą naokoło walić to. A, bo dobra, niech rozwalą mury. Nie no, mogą tu Nie no, nie mogą. Aj, dobra. Niech już wejdą walić to. Naprawdę już żadna katapult nie ma kamienia, no żal. Czekaj. O, mam znowu kamień. Jedna katapulta ma już kamień. Adlin. Ło. Trafił w górę. Jawol. O, trafiło. To już, patrz. No, to już przejdę raczej. No, ale żebyś tutaj chciał trafić, to by było dobrze. Dobra, panie Światku, to już chyba zaraz będzie koniec na dobrą sprawę. Jakoś tak znienacka dużo wojska ma, nie? Wszystko... Trzymał! Nie, ma trochę tego, nie powiem, broni, nie? Że, o, popatrz, już, patrz. Już wręcz. Już, no dobra, zrobimy tak, o. Strasznie wolni są, a normalnie są bardzo mocni ci ten... Ci miesznicy. Najgorzej jest, jak podpalą smolnerowy, smole, ale no... Patrz. Meczniki są. Też wchodzi. Ile tych meczów? 33, tak? 30, no to 4 wybiło, co tu? Tyle co ja ich wybiłem, to wiesz. Bestia. Patrz. Patrz, dziom. I teraz.
Watch. Why? Józek. Znaczy nie Józek, tylko Ryszard. Patrz teraz, patrz. Już weszli. O już, jakie nawalanie. Koniec. Tu patrzymy, jeszcze przegram. Nie. No. Dobra, zwycięstwo takie, dziękuję bardzo. Zwycięstwo Cytrus elegancko. I on mówi, że to od godziny będzie przychodził. Przeszedł w może 40 minut, nawet nie. No, gdzieś 35 minut około. Dobra. Godzinę. Spójrzmy jeszcze, pójdźmy kurę, że tak powiem, co będzie dalej. Aha, ja z wieprzem kontra. No dobra, będą ciekawe na pewno odcinki następne, także w tym odcinku nie pozostaje mi nic innego, tylko wam podziękować, jak i tobie, Światku, że żeś był tutaj gościem, rozumisz, że tego. A tak na serio to dzięki za uwagę w tym 8 odcinku, mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne odcinki w moim wykonaniu. Oczywiście zapraszam też do Skyrima Światka. I co, może jeszcze przyjdziesz kiedyś na jakiś odcineczek? Się zobaczy. Się zobaczy. No dobra, no to... Na razie, cześć i czołem, żegnał się z wami Cytrus oraz Światek 6. Na razie.